Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na czwartek, sobota i Ewangelia. W ostatnim pytaniu we wczorajszej części lekcji zwróciliśmy uwagę na drugą Mojżeszową i na piątą Mojżeszową. Według tych fragmentów tekstu sobota wskazuje na dwa dzieła pańskie, stworzenie i odkupienie, które w Biblii są z sobą ściśle powiązane. Bóg jest nie tylko naszym Stwórcą, ale także naszym Odkupicielem. A te dwa ważne fakty duchowe są nam przypominane każdego dnia, każdego sobotniego dnia tygodnia, gdy odpoczywamy w sobotę według przykazania, podobnie jak czynił to Jezus i Jego uczniowie. Przeczytaj list do Kolosan, Ewangelia Jana, co te wersety mówią o Jezusie jako jednocześnie naszym Stwórcy i Odkupicielu. Pierwszy list do Kolosan, pierwszy rozdział 14-16. W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. I Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, werset od 1-14. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, lecz swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Słowo ciałem się stało i mieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Ponieważ prawo Boże jest tak święte jak sam Bóg, jedynie ktoś równy Bogu mógłby zapłacić cenę za grzech. Nikt prócz Chrystusa nie mógł odkupić upadłego człowieka z przekleństwa prawa i przywieźć na nowo do jedności z niebem. Jedynie Jezus, jako Stwórca równy Bogu oraz ten, który stworzył wszystko, co powstało, mógł odkupić upadłą ludzkość. Wskazując na Chrystusa jako naszego Stwórcę i Odkupiciela, sobota jest wyrazistym symbolem Ewangelii łaski. W rzeczy samej nasze odpocznienie w sobotę świadczy o tym, że jesteśmy zbawieni nie przez uczynki prawa, ale przez to, czego Zbawiciel dokonał dla nas. Tak więc odpoczynek sobotni jest symbolem odpoczynku, jaki mamy w Jezusie. Zbawienie jest także odrodzeniem, odtworzeniem, procesem rozpoczynającym się teraz, gdy przyjmujemy Jezusa, ale także mającym osiągnąć pełnię wraz z odnowieniem nieba i ziemi, stworzeniem ich na nowo. Wersety wskazują jeszcze wyraźniej, że stworzenie i odkupienie są z sobą powiązane, a oba te pojęcia są wyrażone w przykazaniu sobotnim. Jednym z dziesięciorga przykazań. Nie wystarczy powiedzieć, że zachowuje się szabat, ani nawet odpoczywać w tym dniu.
uczeni w piśmie i faryzeusze także to czynili. Chodzi o to, aby doświadczać pełni i bogactwa Dnia Świętego. Jak ty świętujesz sobotę? W jaki sposób możesz pełniej korzystać z duchowego i fizycznego dobrodziejstwa udzielonego nam przez Boga w związku z dniem szabatu? Dziękuję bardzo.